Witanko, uszanowanko, ludzie. Dawno filmu nie było. Kurcze, blada. Liwe był, ale słabe liwe od szachów. Także trzeba dawać content Mikrofon mi się zaplątał. Ty dziadu! Nie plątaj się. Niszczysz mi film. Znaczy, nie niszczy, ale nie miło. No. Także tak. Dziś. To, co działo się na rynku Steam. Czyli nic wielkiego. Film taki jak zawsze. Archa żeby był tylko do galerii, żeby był i żeby sobie ktoś go zobaczył kiedyś. Także może będzie śmieszniejszy. Bo w sumie no to żadnych porad tu nie będzie. Będzie znowu moja opinia. Będzie gadanie do dupy. Będzie pieprzenie. Zupy. No i tyle. Zacznijmy więc. Kaszel. Nie polecam mieć kaszlu, ale za to polecałem inwestować w klacz. Nie polecałem, żartuję, ale powinienem, ale nie tak to działa. Klacz jest ogólnie w tym momencie na jakimś w ogóle dowalonym wahaniu cenowym, które możecie zauważyć. Jest to wahanie cenowe, które go... Odpowiednie, odpowiednia kapitalizacja doprowadza do wzrostu o 2 grosze. 2 grosze w tej skali to jest ponad 1,4, to jest 3, nie, to jest 2,8 grosza zysku od sztuki. Nie, procenta 2,8 na transakcji. Czy warto się w to bawić? Nie, nie warto. Chociaż nie, bo to jest 6,9, a nie 6,6, czyli. Kurcze, nie pamiętam jak to było. Kurcze, nie wiem czy tam była... 6,9 na 6,6 to jest taki dziwny przeskok i nie pamiętam czy to było grosz czy na 2... Ojeju. Nie chcę mi się teraz tego sprawdzać. Także mo 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 możliwe, że trochę większy był ten zysk. Dobra, albo był 2,8 albo był... Yy... Szybko, szybko, szybko. Matematyka 1,2 dodać 3 to jest 4, i 2 dodać 2 i 4 to jest 6,6. To jest 6,6%, jeżeli to były. to było 5 groszy, a jeżeli ten zysk wynosił 2 groszy, no to 2,8. Także fajny zysk, jeżeli byłoby to 6%, ale no chyba nie. Wahanie cenowe ogólnie jest potężne. <laughs> ogólnie jest ono mega rozwalone. I w najniższych pikach naprawdę warto się wyposażać w te skrzynie, bo te schodki, które są tutaj wytwarzane, autentycznie sugerują po prostu jednoznacznie, jak to wahanie będzie przebiegało. Yy, przy czym ja, jako osoba, która ma te skrzynie, jest praktycznie zamknięta w tym, bo jest to zbyt dynamiczne, żeby cokolwiek tu obstawić. Sprzedanie tego za 66 groszy nie wchodzi w grę, ponieważ yy, zawsze może. <laughs> Tak jakby musiałoby spaść na naprawdę jakieś niskie, no na 5-6 by musiało spaść, czy coś takiego. A to się raczej nie stanie już, a jak się nawet stanie to bardzo losowo i nie da się tego przewidzieć. Także jest to problematyczne dosyć do jakiegoś kminienia, jak to zrobić. Ale jeżeli ktoś chciałby je kupić to na jakim, jakiś spotkaniach na 5-7, 5 6 które mogą kiedyś nastąpić. E, można to zrobić. Ogólnie, kupowanie do sprzedawania i handlowania ma to do siebie, że kupić można po prostu mm, tak, jakby losowo wchodząc na stronę i patrząc, kosztuje tyle, ile ja chciałem, nie kosztuje. No to nie kupuję i macie pieniądze i nic wam się nie dzieje. A w momencie, jeżeli chcecie już handlować, no to praktycznie cały czas musicie być na tej stronie i patrzeć na to, a nagle się okazuje, że czas, który na to spędziliście w ogóle. Nie, nie zarabiacie tak jakby tyle, ile byście mogli zarobić, robiąc cokolwiek innego. Także taki jest właśnie problem takiego mój przy, przynajmniej w tym momencie, ale może ktoś takiego nie ma. Ogólnie wydaje mi się, że gdzieś ten klacz powinien się za niedługo już wybijać. Znaczy on ogólnie albo się wybija, albo będzie. Na takiej bardzo dziwnej stagnacyjnej tendencji. Wszystko zależy od tego, co się stanie z nową skrzynką, czy ona wejdzie i wprowadzi nowy content, a stare, czyli klacz, usunie, czy nie. Jeżeli klacz wypadnie, no to na, najprawdopodobniej wtedy będziemy mieli gigantyczne wzrosty tej skrzynki. Wydaje mi się, że do absurdalnych wręcz kwot. Powinienem jeszcze zrobić taką analizę yy, wszystkich skrzynek, które wypadły, ale nie chce mi się nic już obiecywać, naprawdę, bo jak ja obiecuję, miał być film o konwencji, ale szczerze mówiąc to nie mam na tyle wiedzy, żeby zrobić tego filmu, ale to nie ma znaczenia. E, dobrze. Także co? Ta, ta skrzynia wydaje mi się po prostu, że jeżeli stanie się z nią to, co się z nią powinno stać, czyli wyleci, kiedy wejdzie nowa skrzynia, to będzie leciała po prostu długo, długo, długo i szczęśliwie i fajnie. Jeżeli za to nie stanie się z nią to, i w zasadzie nie stanie się z nią nic takiego ciekawego. No, to najprawdopodobniej po prostu będzie na takiej tendencji, że coś się utrzyma, potem poleci do góry. Marzec, kwiecień będzie najdroższa, później będą nowe, nowy content będzie hmm. gdzieś to wszystko znacznie znowu topnieć, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie tak jakby. Tak, ja bym powiedział kryptowalutowe, że jest bessa, hossa, bessa, hossa, bessa, hossa. I, I potem przyjdzie jakiś moment, kiedy po prostu powiedzą: Teraz już dość i poleci wtedy znowu to do góry. Typowy, typ, typowy cykl życia skrzynki w sensie. Dalej. Kolejną rzeczą są rzeczy z operacji Riptide. Które były dla mnie bardzo ciekawe ostatnimi czasy. Jak wiecie, kupiłem ich, chwaliłem się Wam, jestem dumny z siebie. E, o jezu, ile tego jest wszystkiego! O! I jak można zauważyć, autentycznie te wszystkie rzeczy zaczynają powoli odbijać do swoich cen. Czytaj, odbijać do swoich cen z czasu, kiedy ja je kupowałem. Co jest dosyć ciekawe, bo nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Ale się cieszę z tego powodu, że to rośnie. Raczej spadnie. Tak mi się wydaje. Powinienem to teoretycznie był sprzedać. Ale tak jak wam już mówiłem, to 10 tysięcy razy. Yy, no Mam to trochę w dupie. Niech se rośnie. Niech sobie spada. Niech się z tym dzieje, co się ma dziać. Jak urośnie, to popatrzę sobie i powiem. No spoko. I tak jakby chyba to jest najmniej... Takie angażujące podejście w to wszystko. Wiadomo, można by było jakoś trachardować z tym i wypatrywać okazje, sprzedawać na, na te na jakieś spadki grać, że tutaj spadnie coś, to wiem, że spadnie, kupić wcześniej, sprzedać drożej i tak dalej, tak dalej. tego nie chce robić. <laughs> po prostu. Ale. No fajnie, że to rośnie. Może będzie rosło. Raczej spadnie, bo tak by mówiły wszystkie znaki na niebie i ziemi. Ewentualnie po prostu w tym momencie ktoś, kto, kto kupił, będzie starał się to sprzedać z jakimś tam zyskiem, i tak to wyjdzie. Co jest ciekawe, jeszcze to agenci. Kurce blade. No, ci agenci to są mocno pierwotnie. Ci. No. 32 zł za numerka. Numerka to jest ogólnie mega dobra agent, ale agent z niego zaczyna powoli się odbijać do yy, ceny, która była. Najwyższymi jej pikami, chociaż to jeszcze myślę, że chwila. Akurat to jest chyba rzecz jedna z tych, które autentycznie mogę polecić. W sensie polecam po prostu te inwestycje w agentów z Broken Funk. Mówiłem o tym już, ale wydaje mi się to być po prostu świetne. Zawsze oddają agenci. Zawsze rosną. Jak spadają, to tylko przy niżach rękowych, a to się dobrze widzieć. Po prostu to jest liniówka. Najzwy najzwyczajniejsza. Wkładasz pieniądze dzisiaj, za 5 dni jest grosz więcej. Za 10 dni jest są 2 grosze więcej, za 15 dni jest 4 yy, grosze więcej. Albo żeby to przedstawić w takiej lepszej skali, takiej jak jest tu, to jest tak, że wpłacasz raz 25 zł i jest 5 zł więcej za 2 miesiące, jest 6 zł więcej za 2 miesiące i jeden tydzień, potem za pół roku będzie dycha, za... i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu taka inwestycja, która nie jest wystrzałowa i też jest to, że ona ma to swoje prawdopodobieństwo wystrzału. Po prostu... To jest ciekawe w tym, bo ich jest jakby dużo, ale ich, ich nie jest dużo. To jest te, taki też paradoks, bo trochę jest tak, że ich jest dużo, przez to, że nie da się ich kasować skąd. Też nie jest ich dużo, przez to, że konta, na których są, da się kasować, a ich po prostu nie jest dużo. I dlatego ten wzrost jakby jest liniowy, bo gdzieś tam jeden, nie wiem, nawet nie jeden ban dziennie może jeden ban na. Tydzień, jeden dwa na dwa tygodnie z takim kątem gdzieś jeden ubędzie, będzie, dwa ubędą będą gdzieś po roku. Nagle okazuje się, że ich u było nie wiem ile, powiedzmy 100 to nie, ale 50, że jest ich ileś tam procent mniej, z drugiej strony jest większy popyt i tak dalej, i tak dalej. Jest to taka liniówka, która gdzieś tam zawsze prowadzi do, do ciekawego wzrostu. Także to chyba mogę. Za szczerym sercem polecić po prostu jako coś do trzymania Hiper długoterminowo, ale takiego w miarę pewnego. Jak widzicie, cały czas sobie gdzieś tam rośnie i jest to dosyć liniowa. Nawet jak spada, to tak jakby kwoty spadania są. No, te, które rosną, to rosną, a te, które spadają, to w sumie też rosną. No, może spada. No, coś takiego. Także polecam. Ogólnie remery, syf Ech. Ale remery to chyba nikt nie, nie spodziewał się, że będą dobre teraz Do sprzedawania, ja je będę trzymał przynajmniej przez 5 lat Taki mam przynajmniej plan Będę je trzymał do ustranej śmierci I taki jest, taki jest na nie po prostu plan, żeby to z nimi zrobić Żeby nawet je trzymać kurde, za, za 10 lat i je mieć jeszcze bo Szczerze mówiąc, to wydaje mi się po prostu, że RMR to jest jedna z tych inwestycji, które zrobił każdy, i potem nagle 10% z tych osób uznała: Jezu. Jezu. Co to jest? Co się stało z tym głównym? Boże święty. Wezmę sobie to, nakleję, bo to i tak nic nie jest warte. I trochę jest tak, że potem. tych. RMR jest strasznie dużo naklejone na jakieś gówniane skiny. To akurat będzie trochę. Bolące, bo to sprawia, że nie są one praktycznie nic warte jako naklejone. I ciężko będzie w ogóle sprawić, żeby były. Też nie kończą się za szybko. Te RMRy, więc. No. Ja nawet nie wiem w jaki sposób ta naklejek, te naklejki mają być drogie. Nie, nie mam zielonego pojęcia, co by się musiało stać, żeby te naklejki były drogie. Ogólnie jak widzicie, promocja na Stockholm w ogóle nie zadziałała na rynek Steam. Czyli tak jak powiedziałem, że będzie to po prostu bardziej taki okres, gdzie wszystko będzie. Gdzie po prostu wszystko nie będzie rosło, a nie gdzie wszystko będzie malało, tak jak na rmr z czego ja się cieszę. Chociaż wolałbym, żeby nie było absolutnie promocji No bo jednak promocja Mocno zaburza rynek Steam No ale Dopóki pryzmat jest po 11 groszy to tak naprawdę To jest jeszcze zdrowa jakaś granica tego rynku po prostu Jeżeli pryzmat zaczyna spadać na 8 groszy tak jak to już widzieliśmy to zaczyna to być trochę patologiczne A jeżeli jest na 11-10 groszach to jest to jeszcze takie dla tych realiów, w jakich jesteśmy odpowiednia, Bo ogólnie no to nie, ale dla tych realiów tak A nawet jeszcze z przebitkami do 12 groszy także Jest okej okay, Jeżeli chodzi o, o, o to coś Dalej Czy coś się jeszcze wydarzyło na rynku Steam? No właśnie nic i dlatego kurczę blada nie ma co W sensie mogę jeszcze powiedzieć co sądzę teraz o inwestowaniu w e, Rzeczy z Riptide a, jeszcze pytanie od widza: jedno to dziękuję za pytanie. Po pierwsze, jeszcze odpowiem co sądzę o inwestowaniu w Riptide. Ogólnie, jeżeli chodzi o rzeczy szare, to polecam, bo wydaje mi się, że w przyszłości, jeżeli chodzi o stosunek procentowy, to mocno wylecą do góry. Także tutaj myślę, że takie rzeczy jak chociażby MP7 w minimalware będzie spoko, bo po prostu jakoś teraz. Były spadki takich rzeczy, także też jest to troszeczkę lepsze i tak dalej, i tak dalej. Warto się zainteresować. Za to, jeżeli chodzi o te rzeczy, no to tutaj jest już troszeczkę inna historia, bo jednak były one tańsze. Wydaje mi się, że powinny jeszcze być tańsze, ale pokazuje nam ten wykres, że mogą w przyszłości być droższe. Więc, jeżeli by znowu spadł do 10 zł, to wydają mi się też być spoko, takie galilki na przykład, lub te nowe, czy inne rzeczy po prostu do kontraktów. I teraz pytanie od widza, czyli inwestycja w M4 i M4, no w M4, po prostu. Kurczę, blade, to jest taki ciężki temat. Mam widza ogólnie, które inwestuje w M4A1S i M4A4, licząc na to, że będą jakieś nerfy bądź bufy jednego albo drugiego. I ogólnie. Rzecz biorąc, to jest to tak skomplikowany dla mnie temat, bo <taki> tak, takie omówienie tego jeszcze, że moim zdaniem jest to trochę uzależnianie siebie od Valve, Jeżeli walwę się uwidzi, że ty, bo to M4A1S to za mało biją, weźmy, wrzućmy trochę major, tak jak było, no to mamy wygryw, bo m 4 a 1 s zaczynają kosztować więcej. Eee... No i, jeżeli akurat w nie zainwestowaliśmy, no to wygrywamy Za to, jeżeli mieliśmy na przykład M4A4 ee, Na przykład mieliśmy Pos nie, nie Poseidona, jak to się... Cesarza Cesarz, 4 y, a, je, a M4A1S Wyskoczą, wyskoczą, na przykład Cyrex, powiedzmy sobie Cyrex w ogóle powinien być drogi. To on od tamtego czasu zaczął bardzo mocno lecieć do góry, nie? I trochę, trochę jakby jest tak, że. I czy, czy dzisiaj już ma ten okres swój, gdzie właściwie nic się z nim nie dzieje? Trochę tak, ale leci, a w sumie stąd to leciał. No i tutaj są już takie niuanse rynkowe raczej niżeli jakieś takie skinowe. I trochę tak to wygląda, że taki, taki skinek po prostu poniekąd yy, Przynajmniej inne sobie weźmy, jakieś tutaj Którego byłoby więcej nieco, ilość, pokaż, którego jest więcej Bo jak jest więcej, no to znaczy, że Kurcze, blada, nie fajnie Bo tutaj Weźmiemy rzeczy, których jest mało, no to nie bardzo Po prostu Trochę jest jest to dla mnie co najmniej nie fajne, dlatego bo, jak sobie wcześniej byliśmy w stanie zobaczyć, że jeżeli źle zainwestujemy, to bardzo dużo stracimy, nie? A to już od widzimy się Gabe, zależy. A jeżeli inwestujemy i w jedno i w drugie, to jesteśmy tak naprawdę na zero. Bądź na to w co zainwestowaliśmy więcej. Jak zainwestujemy trochę w M4A1S i dużo w M4A4, no to nie, tak jakby proporcja jest taka sama. Tutaj jesteśmy na zero. Jeżeli zainwestujemy tyle samo w to i tyle samo w to, to jesteśmy na zero. I tak naprawdę naszym. To jest hazard czysty. Że akurat zainwestujemy tam, gdzie będzie buff. Także nie wydaje mi się w sumie, żeby to było jakieś 200 IQ posunięcia. Ale tak jak mówiłem już na tym live, że jak ktoś ma jakiś sposób, który akurat działa, jak umiesz przewidywać te. Nerfy lub buffy, to spoko chyba, nie? Także nie, taka metoda w ogóle jest, że istnieje w ogóle metoda na to. Sam na tym kiedyś zarobiłem, nieświadomie. Także spoko sprawa. I to by było chyba na tyle w tym filmie. Do widzenia!